Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zapraszam Was na odcinek związany z upałami. Tak sobie pomyślałam, żeby właśnie nagrywać taki odcinek o zapachach tygodnia, które Wam gorąco polecam właśnie na te nadchodzące upały, bo jest bardzo gorąco. Jest taka fala super upałów nad całą Europą, nie tylko Europą. Ja wydaje mi się, że jestem trochę przygotowana na to, ale chcemy się poczuć świeżo i chciałabym zrobić też taki odcinek, właśnie polecać tygodniowo zapachy, które właśnie używam i które są na mojej tu etażerce. Także serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie o trzech takich top trzech zapachach, które polecam Wam na ten tydzień. Dzisiejszy tydzień będzie związany, dzisiejsze zapachy, z właśnie z upałami i z czymś takim rzeźkim, który odnajduje te zapachy takie, które dodadzą właśnie świeżości, przy tym dodają energii i będą taką bryzą chłodzącą na najbliższy tydzień i na te upały, które tutaj mają być. Nie będziecie zdziwione, jak pierwszym zapachem, który Wam pokażę, oczywiście bez którego nie można żyć, to jest Saint Chanel. Piękna, piękna edycja Saint Chanel słuchajcie, z takimi świeżymi nutami, jak zwykle. Sobie przypominam, co w środku jest. Wodnych jacynt, przepraszam, różowy pieprz, oczywiście bergamotka, jaśmin, no i jest gdzieś tam ukryty ten vetiver, który ja lubię, i drzewo cedrowe. On jest niezmiernie świeży, kojarzy mi się z moją perfumerią i kojarzy mi się generalnie w ogóle z moją koleżanką, jak wchodzę właśnie do pracy. Chętnie po niego sięgam, jest mega odświeżający, mega elegancki, także nadaje się też do pracy, jeżeli musicie iść właśnie w takie gorące popołudnia, czy nawet świeży taki ranek, to fajnie się odświeżyć i właśnie mieć ze sobą szans o fresh Chanela, bo jest to mega taki zapach, bym powiedziała, ponadczasowy, pewnie się nigdy nie znudzi. No i daje takie uczucie właśnie rzeźkości, a przy tym eleganckości. Ja bardzo lubię wodny hiacynt. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić takiego filmu też właśnie o takim, o takich zapachach. Przepraszam, ale mam coś chrypy. I słuchajcie, to jest taki zapach nadający się na właśnie na gorące lato, a także na gorącą wiosnę. Także Wam gorąco polecam. Drugim zapachem, tak na szybciutko, jest zapach, który ja już poruszyłam. Nazywa się Giardini di Seta z Salvador Ferragamo. To jest jeden z zapachów z takiej fajnej serii takich ingrawerowanych buteleczek. Przepiękna, zobaczcie, buteleczka, który jest mega świeży. Jest opisywany jako aromatyczny, zielony, odrzewny, świeży, trochę ziemski taki zapach. Bardzo przepraszam za tą chrypę. I w głównych nutach jest rabarbar, jest też, znowu zobaczcie, vetiver, jest też wiśnia. Ja tej wiśni co prawda nie czuję, bardziej czuję właśnie bergamotkę, jeszcze się trochę nią dopryskam, słuchajcie, dzisiaj. I jest to taki świeży powiew, takiej świeżo skoszonej trawy, ale gdzieś tam właśnie może jest ten rabarbar, takie trochę drzewne, może nie drzewne, ale takie nuty bardzo ziemiste, ale takie pozytywne, właśnie jakby dopiero ziemia była spryskana nie tyle słońcem, ale właśnie jakimś deszczem albo taką bryzą. Siedzicie gdzieś sobie na plaży i właśnie świeży powiew bryzy, taki cytrusowej, trochę na pewno jest tam cytrus, więc gorąco Wam polecam. Przepiękna edycja w ogóle dla osób, ja polecam, które lubią Yves Saint Laurent. Trochę świeżej edycji, mówię tu o perfumach In Love Again, to właśnie się świetnie sprawdzi. No i następną propozycją, tu już ostatnią, bo mówimy o top 3, jest zapach, o którym ja też miałam cały odcinek, zapach z Armani z serii Privé de Yulong, inspirowany zieloną herbatą i tutaj bergamotką, opisywany jako taki zapach bardzo cytrusowy, zielony, troszeczkę taki aromatyczny, bardzo też drzewny, więc taki ziemisty i bym powiedziała troszkę akwatyczny, chociaż bardziej wyczuwam tą ziemistość i właśnie to zafascynowanie zieloną herbatą, kiedy tutaj twórca miał na myśli właśnie te pola herbaciane i to, jaki one oddają świeżość, aromat i jeszcze taką, bym powiedziała, zdrową aurą. Jest to przepiękny zapach, kojarzy mi się w ogóle z Mediolanem, kiedy byłam, bo
Tam używałam odmiany Armani Privé, która się nazywa Vetiver Babylon, jeśli pamiętam dobrze. I on jest, ja myślę, że tamten zapach jest już wycofany z tego, co pamiętam. A ten zapach właśnie trafia w moje gusta i jest bardzo podobny. Jest na pewno tam gdzieś Vetiver też. I no ta piękne ujęcie zielonej herbaty, ktoś kto jest zwolennikiem zielonej herbaty, nie tylko picia, ale właśnie wąchania i taki, daje taki posmak właśnie lemonki, cytrusa i gdzieś tej takiej mega, mega rzeźkości. Także nie miałam nic przeciwko właśnie siedzieć w takich krzakach drzewek herbacianych. Powiem Wam szczerze, że chyba nigdy nie widziałam takiego prawdziwego drzewa herbacianego, ale Wam polecam nie tyle na właśnie na te dni upalne, będzie właśnie tutaj zapachem, który będę używała w tym tygodniu, ale polecam Wam też, wydaje mi się, że on jest bardzo ładny na elegancką kolację gdzieś, czy spotkanie właśnie ze znajomymi, kiedy już to słońce trochę zachodzi, a jeszcze ten powiew świeżości i tej zielonej herbaty jest. To taki dzisiaj szybki odcineczek, słuchajcie, z takimi topowymi zapachami na ten tydzień, które Wam polecam. Oczywiście wiadomo, że na wybór zapachu ma tutaj, ma znaczenie też aura. Jest gorąco, tak jak podsumowałam, więc w tym tygodniu bardzo, bardzo świeże, chłodne, energizujące, bryzowe, takie ziemskie, ziemiste, może nie ziemiste, ale właśnie takie eteryczne zapachy, które nas odświeżam i przynoszą chłody. Serdecznie Was zapraszam do wszystkich odcinków, które są już na moim kanale i zapraszam oczywiście do lajkowania, do komentarzy. Pozdrawiam wszystkie osoby, te, które komentują zawsze. Jest mi niezmiernie miło czytać właśnie komentarze. Zawsze staram się odpowiadać. No i słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie polubili mojego kanału, to oczywiście wciśnijcie magiczny subscription, ten guziczek subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku.